Znamy Ustkowa i jego dziewczynę, która gra pod Kulę Glinianą, czy jak to nazywasz? Podżuka. Podżuka, tak. A, ten druid taki. Znasz, tak? Ja mam to. Znam postać. Ale nie... Ale jak postać Żuka, co? Build! Ale jak to, jak build Podżuka w PD2? Nie no, oni tak to nazywają, to w ogóle Kulę Magmy po prostu, tak? Tak, i ona tak idzie, to mocno wali, jak to kiedyś widziałam, to... Znasz ją? Mieszkasz tu? Mieszkasz tu? Ale dzisiaj gówno jadłem w ogóle przez cały dzień, to jest niesamowite. Kotlet schabowy, popijany wifonem, wołowina kary, a potem kanapka ze smalcem. No. Kaszub, czytałem rano wiadomości sobie przed pracą i słyszałeś, co się odjebało dziś pod Legnicą? Mont KS? Nie, my jesteśmy podpięci na razie pod T2, także a co możesz powiedzieć, co się ten, albo potem prześledzimy. Coś mega mocny shit jakiś? Kurwa, kurwa złapał mnie, ja pier... No, mega mocny shit ogólnie. Jezu, a mówił dzisiaj przed paniem, że poczeka, aż będę bardziej zmęczony. Ale amator internetowy, złapał mnie. Ojej, ale się dałeś w ogóle. Ja nie znam tego nawet, a co tam dalej? No nie wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie wiem, jakaś wyrymowanka do coś tam w kakao? Nie wiem, nie mam pojęcia. O! I zbroja Tal Raszy, kurwa jest! Co? Mamy to, po double kill! Czekajcie, jeszcze tego Warda biorę. Ja pierdolę! Spirit Ward i Lacquered Plate Tal Rasha. Ja. XD w ogóle. Jak na treningu było trenowane dropienie Tal Raszy, no to jest i tu. W prawdziwym boju, bez kitu. Korupcja dla widza. Nie mam flag jeszcze, to za wcześnie, nie będzie koruptowania. Po tym to szkoda, bo to czarodziejka... Pierścionki masz jakieś pewnie. Tak, dwa, bo... zmiksujemy. No, go. Co? Coś ten. Ale po co marnować na taką... Ale po co? No, nie. Najlepszy sam mówił, że ten, że dla poddymki jak wydropił to od razu. No tak! A, i że pierwszy item... No Windforce albo... 87, nie? Tak, coś, ale coś ważnego, a nie na czarodziejki. Kłamiesz. Przekręcasz te moro, judzisz. Kurwa, po co mam marnować flagi na jakąś czarodziejkę, która będzie miała 2 dni i ją wypierdalam? Kłamiesz. Wydropi Windforce, wtedy koruptujemy, a nie na to gówno. Next. Oj. O kurwa, wyciszyłem się przypadkowo. No, tak faktycznie. Właśnie mówiliśmy, że tutaj kurna presja była nieudźwignięta. Nie, misklik, bo pisałem dropa. Dropa pisałem. Tak, na typowy misklik jasno oczywiście. Dropa pisałem. Kłamiesz. Judzisz, kłamiesz. Dropa pisałem. Judzisz. Na 2,5 albo na 2. Laderze, nie pamiętam. To były tam jakieś problemy. Z czym ty miałeś tam problemy? Z chodzeniem na P8. No tak, w sumie. Tak było. Ja chyba z 4 Ubery skończyłem na P8. Nie wchodź na P8. Tak, i będzie dobrze. Dobra. No, było. Teraz przypomniałem, faktycznie. No. Tam była, pamiętam, P8 Uber Lilith i P8 całe Uber Tristram raz było. Tak. To by miało sens. No to było, dobra odpowiedź była. No taka nieoczekiwana. O kurwa. No. A, bo na asasynce pod Blade'y, jak się popsują, to nie trzeba naprawiać. Bez kitu, ale to nie jest tak, że jak ty zginiesz i jest popsuty eteryk, to... Nie, nic się dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Ale chyba tarcza nie może się zepsuć, tylko bronie mogą się psuć. Znaczy tarcza się może zepsuć, jak atakują cię potwory, nie? Wtedy nie wiem, czy nie chodzi o to, że ty nie zadajesz teorii kita ostatniego, który miał tą broń rozjebać. No tak, ale tarcza... O to chodzi. Ale tarcza się psuje, nie? No tak, ale tarczę to ty dostajesz kita, a nie ty zadajesz kita. No tak, no dlatego tarcza się psuje, nie? Jak dostajesz. No tak. Wszystko oprócz broni. Aha. Teraz taki mądry. Ale mądrala. Bring wood and oil, kurwa. Bring wood and oil. Rude Vegas. Well, die as the old kings did. Prepare to battle. A to zatańczyłbyś na tym TikToku z policjantem, czy nie w końcu? Słuchaj, jeżeli byłby jego fanem, czemu nie? Czemu nie? Why not? A miałeś tak kiedyś, że zginąłeś, wypadł item, który miałeś założony na ziemię? Nie. Nie, miałem tak, że po prostu jak ginąłem i trzymałem przedmiot, jak podnosisz zwłoki, to masz ten przedmiot, od razu go trzymasz. Miałeś tak z torczem na overspeedrunie, paladynem. No. I jeszcze Nadine miał raz tak, że jest tak kurwa szybki, ale jest tak szybki, że sprzedał sobie ducha i nawet nie wiedział, że sprzedał. Wyciągnął sobie go z łapy i go sprzedał instant. Jestem też tak szybki, że na speedrunie treningowym do Beta Laddera 2 dni temu wypierdoliłem sobie 20 FC Rwanda i nie wiedziałem nawet, co się dzieje. Potem poszedłem go dyskretnie szukać, bo byłem w Kazamatach level 1 i zerknąłem na Travincal. Mówię, nie ma, dobra, lecę bez tego. To tam widzę, że nikt się nie skapnął i mówię do ludzi, dobra, jeszcze FC Rwanda sobie musimy poszukać. I tam z łzami w oczach. No, tak kazałam. Facepalm taki. Ja pierdolę, miałem przez chwilę zawał. Przeczytajcie tą ostatnią wiadomość Banana i zobaczcie co ten. Ja pierdolę. Dobra, podoba mi się. Jak miał taki krawat i muszkę, to musiałem sobie poluzować, bo tutaj gorąco się zrobiło. Karol, co to TS? Co jest? To jest timestamp, spokojnie. Spokojnie. Timestamp dla montażysty. Banan mi pisze tak. Kurwa idzie jak chuj, pijam kurwa pięknie wjeżdża, czat wyjaśnia jak stare kurwy. Pijam wie jak ze zwierzyńcem rozmawiać. Za długo z nim nie psuje. One zmieniają człowieka. Dark Knight. Nierywalizacja i wyścig są mocne, tylko ten zwierzyniec, który się tutaj odpierdala, jeszcze trzymacie przy życiu. O tak, to oczywiście, a to chodzi tylko o zwierzę. Prawda. Ja już powiedziałem, że gdyby nie ekipa i tak dalej, to ja 12 godzin nie ma. Co masz? Córa. Co ty gadasz? Ja cię kręcę, GG, mamy to. To jest piękne. Otworzyłeś. Składaj coś. Moro otwiera worek z runami. No. Wjeżdżam. O skurwiel, pięknie. Z buta wjeżdża, jednym strzałem wyłamuje zamek. Wyłamuje tak zamek. Jest. Jak się nazywa kurwa to na Paladyna? Kurwa, ten miecz. Ja pierdolę. Nie pamiętam. Do Uberów. Excalibur. Chyba. Ty żyjesz z Excalibur. No Griff kurwa, no Griff. Griff. No Griff, no. Wiadomo. Excalibur kurwa mać. Excalibur. 100% pewność w głosie. To bez Maciej. Odpowiedzi Maciej. Wydaje nam się, że jest to Excalibur. Jezus, jak jest po... Jezu, miałem taką... Taka życiówka to była... Taki kelner, zresztą którego niektórzy z was mogli widzieć. Taki łysy, który ma... No, ja wiem, pracuje 15... Tak. Andrzej, ale nie można mówić ksywy. Andrzej bez ksywy. Tak, to on. Jak się mówi dobranoc? Buenos noches? To jest dobranoc po hiszpańsku? I on obsługuje Hiszpanów, nie? Wszystko zajebiście. Totalna essa, wszyscy zadowoleni. Odchodzą i do Andrzeja. Andrew, buenos noches! A on. La viva Italia! Kurwa. Jak tu usłyszeliśmy, to tam się popłakaliśmy po prostu ze śmiechu. Taki zadowolony, la viva Italia! Galactic Football nigdy nie oglądałem, niestety, ale wiem, że to jest takie Królik Bugs tam był, nie? W rzeczywistym świecie koszykarzy. To co? Space Jam. Space Jam, o. Galactic Football to była piłce nożnej. Kto by pomyślał, że Galactic Football będzie o piłce nożnej? No, ja myślałem, że o koszykarzach. Football będzie o koszyku. No, super, że dopiero Kaszu musiał ci o tym przypomnieć, bo sam się nie skapnąłeś, typie. Niestety, no. Możesz się śmiać, ale tak naprawdę tylko Kaszub może się śmiać prawie. No, ale to wiesz, ten śmiech to tak... Szumy. Tylko Kaszub może się z tego śmiać, bo to wychwycił, szacunek dla niego. No, bez kitu. Futbol, Galactic Football, tak, z koszykarzami, z Królikiem Bugsem. Tak było. Z Jordanem. O, dobra. Jordanem, ten od butów. Jordan. Ten co robi buty. Ten od Mark, tak. Ten